Metoda wykonania tej kompozycji trochę przypomina tkanie na krosnach, gdzie wątek przeplata się przez osnowę, a może odwrotnie, nie, wątek przez osnowę. My spróbujemy czegoś podobnego, ale za pomocą papieru. Wcześniej przygotowałam sobie dwie tekturki i pocięłam paski w miarę równe, ale też bez przesady, z papieru, ze starego kalendarza, ze starego plakatu. Paski przyklejamy, najpierw je układamy w taki sposób. Tak ułożone paski przymocowujemy taśmą do tektury. To jest nasza osnowa. Teraz pora przygotować wątek. Musimy wymyślić, w jakim kolorze ma być nasza kompozycja. Ja utrzymuję chłodną kolorystykę, niebieskości, żółcienie, czernie i biele. Z takich kolorów papierów wycinam figury geometryczne. Przyjdą mi z pomocą kuchenne naczynia o różnej średnicy koła, z których po prostu wycinam różnego rodzaju okręgi albo łuki. Tu panuje podobna zasada jak w tkaniu tradycyjnej tkaniny. Czyli zakładamy naszą figurę, co drugi pasek naszego wątku. Jak widzimy, że nasza kompozycja jest ok, to teraz są dwie szkoły. Albo możemy za pomocą pędzelka i kleju Wicol podkleić te elementy, żeby kompozycja nam się nie przesuwała, albo bardzo ostrożnie przerzucić na drugą stronę i podkleić taśmą papierową. Można oczywiście kombinować z szerokością taśmy wątku, z odległościami między poszczególnymi paskami tego wątku, z figurami. Można spróbować zrobić to za pomocą pasków, łuków, no zupełnie różnych kompozycji barwnych. Ale spróbujcie zrobić taką kompozycję przestrzenną i zobaczyć, w jaki sposób ta figura zachowuje się no właśnie w takiej papierowej tkaninie.